W ostatni dzień maja obchodzony jest Europejski Dzień Sąsiada. Jest to doskonały moment, aby przeanalizować swoje relacje z sąsiadami. Dobry sąsiad to prawdziwy skarb. Co o sąsiadach sądzą mieszkańcy Mosiny? Przypilnuje domu, spojrzy, nie musi wchodzić, ale spojrzy, zainteresuje się. Ja mam dobre kontakty ze sąsiadami, tam gdzie mieszkam. Trzeba żyć z sąsiadami dobrze w zgodzie, no i to chyba jest, no samemu to tak by było chyba śmiesznie żyć, nie? A jakie pani dostrzega na przykład korzyści z posiadania dobrego sąsiada? Znaczy się dobry sąsiad, no my tutaj mamy fajnych sąsiadów. Mieszkamy tu już 18 lat i nie możemy narzekać. No zawsze, czy pomocni są, bo czy żeśmy się budowali, czy teraz, czy przypilnować, czy teraz paczkę odebrać, bo to jest bardzo teraz, tych paczek dużo przychodzi. Nie mamy tu problemu. Sąsiadów mamy wspaniałych. Jeden wyjeżdża na wczasy, drugi mu pilnuje domu. Tak. Jest potrzeba taka, żeby komuś w czymś pomóc, nie ma problemu, każdy przychodzi, pomoże. Kiedyś nie tak dawno tu sąsiad się, garaż mu się palił, wszyscy sąsiedzi pobiegli, wyciągali mu samochody, bo miał mały warsztat, klientów samochody. Gdyby nie sąsiedzi, to pewnie te samochody wszystkie by się spaliły. Pana sąsiad, dobry sąsiad to jest skarb. Niektórzy są też bardzo gościnni. Ja mam w ogrodzie z tyłu boisko. Tutaj dużo dzieci się wychowało na tym boisku. Piłka, super. Strefa kibica jest, niedługo się Euro zaczyna. A z kim nie chcieliby dzielić płotu? Obcokrajowców. Ale jakich na przykład? Murzynów. Jak widać, sąsiad to bardzo ważny człowiek w naszym życiu, więc go szanujmy.